Powiem wam widzowie, że dawno nie było odcinka z Minecraft Planety, więc fajnie byłoby w końcu wrócić, no bo jednak bardzo fajna seria, jakoś w miarę się przyjęła, więc myślę, że warto byłoby coś z tego nagrać, a jako, że za niedługo wyjeżdżam na wakacje i muszę robić zapas, no to już zacznę nagrywać takie odcinki po prostu też, żeby mieć co dla was wrzucać. Nie wiem, kiedy wy zobaczycie ten filmik, czy widzicie go teraz, podczas kiedy robimy, kiedy akcja się dzieje z Pennywise'em na serwerze na Palionowie, czy nie, no nie wiem, to wszystko się okaże. Tak naprawdę chciałbym wam po prostu życzyć miłego oglądania, ale zanim to... To koniec, zostaw łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Dobra, jesteśmy na serwerze, słuchajcie, dawno nie grałem tutaj na tym serwerze, jakby przed chwilą sobie wlazłem na serwer przypomnieć, co my tutaj w ogóle mamy. No i wymyśliłem, że w dzisiejszym odcinku fajnie by było na podstawowym starcie się pójść przespać, bo jest akurat noc, więc może niespecjalnie w nocy chcę cokolwiek robić, ale... Co to jest za osiągnięcie? Jak ja już osiągnąłem osiągnięcie tutaj, dostałem. Dlaczego drugi raz dostałem? Przecież ja już raz spałem. Nie wiem, o co chodzi, dobra, nieważne. W każdym razie, przed odcinkiem zasadziłem tutaj te jagody, żebyśmy mieli z czego żarcie mieć, bo jak widzicie, no nie jest zbyt kolorowo żarcie, to jest chyba wszystko, co ja mam. Więc tutaj wszystko sobie pięknie rośnie. Ale chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ musimy jakoś rozmnożyć też te zwierzęta. Tutaj mamy jedną kurę, o, mamy też jajko kolejne, więc będzie można zaraz popróbować nad tym, żeby zrespić kolejną kurę, bo jak będziemy mieli ich więcej, to będzie o wiele, wiele łatwiej już. Ja tu gdzieś miałem jajko jeszcze jedno. Tak mi się wydaje, że gdzieś było. Tu nie ma jajka, tu nie ma. Tu też nie widzę tego jajka. Gdzie ja dałem to jajko? Może nie miałem, a może ja od razu próbuję za każdym razem go wykluć. No to spróbujemy zaraz też znowu. A dodatkowo mamy jajko osła i myślałem, że dobrze byłoby zrespić takiego osła, bo czemu by nie. Więc uwaga, już się przygotowałem przed odcinkiem do tego, żeby to zrobić. Znowu jajko na mnie pykło, ale możemy zrespić osła, więc uwaga, dajemy go i uwaga, oswajamy osła. Nasz pierwszy osioł, a mamy też skrzynki ze sobą i mamy też siodło, więc fajnie, bo będziemy mogli od razu go jakoś wykorzystać. Co prawda za daleko stąd nie pojedziemy, bo to w końcu mała planeta, ale zawsze coś, zawsze lepiej mieć niż nie mieć takiego osła. Jak już mam to jajko, to lepiej go wykorzystać niż tak trzymać ciągle. Kurczę, weź, daj się oswoić. Ej, dlaczego się chce dać oswoić, kurczę, daj się oswoić. Już? Co? To drzewo wyrosło teraz koło mnie, łejku, ja myślałem, że coś tutaj pojawiło, tak, nie wiem, jakiś mob czy coś, no weź się daj oswoić, co jest nie tak z tym osłem? Proszę, no. No Jezu, jak mnie ten osioł, o dobra, w końcu. Możemy założyć mu siodło, teraz będziemy mogli jeździć, a dodatkowo możemy mu założyć jedną skrzynię tutaj, tak, o. O, i mamy osła, który ma również ekwipunek, więc bardzo fajnie. No i trzeba go do czegoś przypiąć, przypnijmy go tutaj może do tych płotków, niech on sobie tutaj chilluje bombę. A ja w dzisiejszym odcinku, ponieważ jakby żarcia nic nie zrobimy z tego powodu, że no jakby to powiedzieć, ja to jest upieczone, dobra, odłóżmy takie surowe rzeczy, a to co możemy zjeść, to weźmy ze sobą, to nam wystarczy w zupełności, to możemy odłożyć. Kurczę, tutaj mam książki, tam nie chcę tego odkładać, tutaj odłożymy. Chciałbym pójść dzisiaj do kopalni, z tego powodu, że możemy tam znaleźć różne ciekawe rzeczy, różne ciekawe pomieszczenia i na pewno ich tutaj jest jeszcze mnóstwo poukrywanych, więc chciałbym to wykorzystać z tego powodu, że jakby nie wiem, co mam tutaj robić, w sensie jakby wiem, co mam robić, ale mogę robić jeszcze więcej, mając możliwości właśnie przez to, że odkryję jakieś nowe rzeczy i tak dalej. Gdzie jest ta woda, ej? Zgubiłem się, pogubiłem się na tej wyspie, nie wiem gdzie jestem. Co jest grane? Z której strony była ta woda taka, ten... O, tutaj to było, dobra. Bo tutaj było też wejście do kopalni. Pod tą wodą, o, dokładnie tutaj. I to nam daje możliwości... Oczywiście nie wziąłem sobie pochodni, więc musimy się cofnąć po pochodnie. Bo bez pochodni to ja nic nie będę widział tutaj w tej kopalni. Ej, nie wiem dlaczego, ale ja po raz kolejny dostaję... jakby osiągnięcia zdobywam. Nie wiem dlaczego, to mi się coś musiało zresetować. Mimo, że ja ze światem nic nie robiłem. Może przy instalacji nowej wersji na Minecraft 1.17, którą tam zrobiłem na jeden odcinek, może akurat przy okazji wtedy po prostu coś się zresetowało i jakoś te osiągnięcia na nowo mi zdobywa. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, dlaczego tak jest. No ale trudno, nieważne. W każdym razie sprawdźmy sobie tutaj, co tutaj mamy, bo myślę, że możemy dosyć ciekawe rzeczy znaleźć tutaj w tej kopalni. Tylko nie wiem, czy akurat ty, bo ona jest akurat taka zabudowana. O, tu jesteś na górze, wyjście do góry jest, ok, to spróbujmy tędy wyjść. Może tu coś będzie ciekawego dla nas. Mamy lawę, ok, mamy lawę, to całkiem spoko, ale to w sumie strasznie mała kopalnia jest. Wiecie co, zamiast kopać bezsensownie, postanowiłem, że po prostu pójdę gdzieś poszukać w innych miejscach, zejść do kopalni. No bo tam mogłem po prostu tak jakby kopać ciągle pod sobą, a przypomniało mi się, że tu jest jeszcze jakiś wodospad i tu może też być jakaś kopalnia w sumie, ponieważ tutaj nie sprawdzałem. A czy coś się... Jo, jeszcze wiem!
diamenty na sam start. Jak nam się trafiło cudownie. Dobra, no to widzicie, już się rozpoczyna porządna, że tak powiem, wędrówka. Mamy złoto, więc to też będę zbierał, no bo jak już jest, to dlaczego by nie zbierać. Nie wiem, jak długo będzie trwać ta seria. Z tego powodu, że chciałbym też, bardzo chciałbym naprawdę rozpocząć coś robić na wersji 1.17. I możecie dać mi znać, czy też byście coś takiego chcieli, no bo w sumie wersja 1.17 całkiem spoko wersja. Fajne nowe rzeczy tam doszły i może było to jakoś wykorzystać, zrobić jakiegoś, nie wiem, jakiegoś takiego survivalka może na live'y czy coś tego typu. Dobra, teraz nie ma... O kurde, ej! Było cięcie, wiem, ja musiałem sprawdzić, kto na mnie napisał, ale kopię dalej i nagle skrzynka znajduje tako. Znowu kolejny osioł? No naprawdę, jak ja ledwo co osła postawiłem i kolejnego osła dostałem. Co jest grane? Co jest grane? Dobra, czekajcie, co to jest? Lama. No nie, no kolejna lama, to lamy nie potrzebuje kolejnej. Słyszycie te szkielety? Tu jest gdzieś kopalnia dalej, w tą stronę chyba. Czy my mamy spawner? Czy my znaleźliśmy spawner w tym momencie? Czekajcie. Mamy spawner! Dobra, ja chcę do skrzynki zajrzeć. Okej, okay, mamy tu całkiem ciekawe rzeczy. Szybkie ładowanie. No i znowu mam zapchany ekwipunek cały. No nie. One się same będą bić. Dobra, widzowie, postanowiłem wrócić do po prostu do mojego domku, odłożyć sobie te rzeczy, bo mam ich strasznie, strasznie dużo. Ale też jest mały problem taki, że ja nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku już prawie. Musimy tutaj kolejne skrzynki dokładać. A to jest niedobrze. Trzeba by też to posegregować, bo ja mogę wiele miejsca mieć zajęte przez to, że po prostu nie mam posegregowanych rzeczy. A przydałoby się posegregować. Dobra, zróbmy tak. Weźmy sobie to i okej, okay, idziemy znowu do kopalni. Ja nie mogę, masakra, to jest tego tyle, naprawdę. Tragedia. Myślałem nad tym, czy ze sobą zabrać osła tutaj na dół, ale boję się, że później bym go nie zabrał na górę i wolę jednak nie ryzykować. Musiałbym mieć jakieś schody czy coś, bo on ma niby te skrzynki na sobie, ale jednak jest ryzyko brać tutaj ze sobą osła. Dobra, przejdźmy tutaj, zobaczmy, co jest w tej drugiej skrzynce, albo najlepiej byłoby... O nie, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Oświetlmy to. Dobra. No kurczę, giń. Dobra. Dobra. Chodź tu, chodź tu. No chodź tu! No nie mogę go dostać. Dobra, mamy pokonany. Dobra, i teraz nam się nie powinny tutaj respić moby na tym. Ja to jeszcze dla pewności oświetlę. Tu możemy sobie zrobić w ogóle ekspiarkę też na tym, więc... O kurczę, kolejne diaksy. Ja nie wiem, ja jestem już tak bogaty. Ja nie wiem, widzowie, tu się naprawdę szykuje taki survival, że... Ulala. możemy tu zrobić tą ekspiarkę, tak jak mówiłem, tylko myślę teraz... Jak to zrobić najlepiej, ja to na pewno zrobię. Ja myślę, że fajnie by było takie rzeczy robić na live'ach, więc myślę, że odpalę w końcu jakiegoś live'a też tej Minecraft Planety, żeby tutaj coś pograć z wami. No i pogadać sobie i tak dalej. No znowu dostaję wiadomość na Facebooku. Dobra, nieważne, nieważne, już wyciszyłem telefon. Zapomniałem go wyciszyć przed chwilą. Czy my tutaj, dobra, ja idę dalej szukać, no bo możemy tu coś znaleźć jeszcze ciekawego. Aha, już nie mam żadnych pochodni, wszystkie tu wykorzystałem na to coś. Okej, okay, dobra, czyli ja bym zrobił w sumie. Dobra, przygotujmy może to pod właśnie tą ekspiarkę, żeby już było. Więc kopmy cały dół. Tu będzie trzeba rozlać na pewno wodę, tak żeby ona sobie tutaj fajnie spływała. Ja bym potrzebował jeszcze jedno wiadro wody. Czy mamy tutaj wiadro? Nie mamy, ale mamy wiadro lawy. Okej, okay, czyli bylibyśmy w stanie ogarnąć sobie wiadro wody szybko, zamiast tego wiadra lawy. Aczkolwiek mógłbym wrócić do domu i tam na pewno będę miał wiadro lawy. Znaczy wody, więc może chyba tak zrobimy. No i w sumie możemy się zająć tym, żeby robić tą ekspiarkę teraz na odcinku w sumie. Czemu by nie? Może tutaj odłożę tą lawę. O, tak, może w ten sposób i bierzemy wodę. Czy wezmę tak wodę tutaj? Nie, chyba muszę wyjść na samą górę. Ajajaj. Nie jest dobrze, widzowie, bo tutaj ta woda spływa. Muszę wypłynąć na samą górę i tam dopiero zabrać ze źródła. No ale dobra, no to przynajmniej będę miał wodę na pewno. O, zabrałem. Dobra, super. Spływamy na dół. Okej, okay, idealnie, dobra, wchodzimy tu. Tu zrobimy sobie nieskończone źródło wody i dzięki temu będziemy mieli już na zawsze tutaj wodę. Więc uwaga, lecimy z tym tu. Tak o, robimy tak. Mamy wodę, let's go. Lecimy budować tutaj tą ekspiarkę. I teraz tak, jak to miałoby wyglądać? Najlepiej byłoby to skopać tutaj na dwa w dół. Z tego powodu, że tutaj byśmy rozlali wodę, która by spychała te moby po prostu i byśmy sobie je tam dobijali, albo raczej zabijali, bo wydaje mi się, że nie będę w stanie, no jakby nie wiem jak głęboko jest w dół, ale wydaje mi się, że niezbyt wiele, więc nie zrobię zbyt dużego spadu, tak żeby te moby tam spadały, więc po prostu zrobimy coś takiego. Tu wylewamy tak, o,
I w ten sposób mamy już wodę rozlaną. I teraz tylko trzeba odmierzyć, jak daleko to musi iść, jak daleko ta woda będzie płynąć. I uwaga, dobra, do tyle ona płynie. Okej, no to trochę to jest klocków, ale nie jest źle. To się akurat respią szkielety, więc fajnie, bo będziemy mieli też strzały, więc warto będzie zainwestować w jakieś łuki i tak dalej. Więc całkiem dobrze, tylko problem jest taki, ze szkieletami się najtrudniej bije, bo one strzelają, więc mogą z odległości. Więc to trzeba zrobić w taki sposób, żeby te szkielety nam nic nie mogły zrobić. Więc ja myślę, że zrobimy to po prostu tak, że jak to dopłynie tutaj do końca, to tu będzie jeszcze takie na dwie kratki spływ w bok po prostu. I on zepchnie nam do boku je, tak żebyśmy mogli je w tamtym miejscu bić. Bo tutaj jakby się respiły, to tu by w nas strzelały. Więc byłoby to ciężkie do zrobienia. A tak tutaj jeszcze rozlejemy wodę. Tylko muszę się teraz tutaj stąd wydostać po tą dodatkową wodę, dobra. Całkiem szybko idzie to, w sumie myślałem, że dłużej będę to budował. Ale dobra, bierzemy tak dwie i lecimy tutaj. I teraz tutaj jak... A mogłem stąd zabrać wodę, przecież tu już też jest nieskończone źródło. Dobra, nieważne, w ten sposób. Albo nawet wiecie co, zabiorę tutaj te dwie wody i rozkopię tutaj o jedno dalej. Tak, żeby to na pewno było takie, wiecie, taki spływ, żeby... Wow! Mordziaty! Jak on się zrespił tu? Co ty robisz? Czy one się mogą respić już? No nie, niedobrze, widzowie, bardzo niedobrze. Dobra, zróbmy tak. Czy tutaj to przedłużenie, ono jest chyba tak na tyle długie, w sensie, że przez tą wodę tutaj to będzie bardzo długo chyba płynąć, tak mi się wydaje. Chociaż? A nie, jednak nie. Okej, super. I teraz możemy zrobić tak, że wezmę... Nie mam pochodni żadnej, dobra, muszę wziąć jedną pochodnię z tego, bo nic tutaj nie widzę. Bierzemy jedną pochodnię, chodź tutaj. Dobra. Bierzemy tą pochodnię tutaj w tą łapę, dobra, okej, mamy ją. I teraz tak, trzeba tutaj zrobić w taki sposób, żeby one wpadały do tej dziury, tutaj wszystkie, i żeby nie mogły już stąd wypaść. Czyli tu trzeba jeszcze rozkopać o jedno dalej. Tu jak wpadną do tej dziury, tu będziemy im robić nóżki, a tu już nie będziemy mieli do nich dostępu. Okej, czyli coś takiego. I my jesteśmy sobie w tym miejscu, tu, na nóżkach, super. No i co? Da się? Da się. No i mamy szybko zrobioną ekspiarkę, która mam nadzieję, że będzie działać. Zaraz sobie ją przetestujemy też. Ja muszę stąd zrobić wyjście teraz. Mam nadzieję, że tutaj dojdę do tego wyjścia. Okej, jestem. Mamy idealne wyjście, chyba nawet bym powiedział. Zróbmy tak. Okej, no może być, może być. Weźmy sobie wodę już na zapas, bo może nam się przyda jeszcze. I tutaj mamy przejście. Weźmy teraz tutaj te wszystkie pochodnie. Okej, tutaj bierzmy tą pochodnię. Tą pochodnię. Wow. Nie. Widzowie, na farcie. O kurczę, na farcie. Jak się wystraszyłem. Mam totalnie low. Totalne low. Ja pierniczę, widzowie. Ale zawał. Zawał totalny. No a przekopmy się tutaj. Muszę tutaj, nie chcę was już. Weźmy tutaj, musimy to skopać. O nie, zniszczył mi się kill-off. Nie mam kill-offu żadnego, muszę wrócić na chatę. O nie, najgorzej. Dobra, ale to zrobię cięcie, widzimy się jak będę już z powrotem. Dobra, widzowie, jestem z powrotem. Mamy ten kill-off zrobiony, więc bardzo dobrze, bo teraz będziemy mogli tutaj dopracować, ponieważ tutaj to nam przeszkadza. Rozkopmy to i teraz możemy zamurować tutaj. No i teraz powinno nam to wszystko pięknie śmigać. Mamy. Działa, widzowie. Działa nasza ekspiarka, bardzo dobrze, ponieważ w tym momencie one nam nic nie mogą zrobić, więc bardzo, bardzo dobrze. No nie wiem, ja jestem dumny z tego, jak to wyszło, tylko teraz, o, mam miecz, dobra, super, no i możemy sobie je tutaj bić. No i koks totalny, tylko przydałoby się jeszcze zrobić tak, żeby one tutaj jakby wszystkie wpadały, żeby tam żadne się na górze nie zatrzymywały, więc wydaje mi się, że to by trzeba było zrobić tak, że tu skopiemy jeszcze po jednym klocku. Coś takiego. I tu skopujemy tak. Tu robimy tak. I teraz spadają tu. I teraz będą już całkowicie tu spadać. Nie będzie ich nic zatrzymywać. Tylko żeby one same się nie biły. O nie, bo się zabiją i ja nie dostaję expa wtedy. Dobra, i tu bierzemy tak. No i mamy zrobioną ekspiarkę, widzowie. Mamy to. Teraz już nam nic nie grozi. Teraz przydałoby się tu zrobić tylko jeszcze lejki i skrzynkę na boku, żeby do tej skrzynki to spadało. No i pięknie to działa. No i fajnie, i mam ekspiarkę. No i kurczę, czy można było lepiej zakończyć ten odcinek?
Nie wiem, czy można było lepiej. Wydaje mi się, że całkiem sporo zrobiliśmy na tym odcinku, bo nie spodziewałbym się, że zrobimy ekspiarkę na nim. No ale bardzo fajnie. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mamy ekspiarkę, co jest najważniejsze. Znaleźliśmy jakieś tajne, że tak powiem, miejsce na tej właśnie Minecraft planecie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.